czwartkowe popołudnie, wracając z zakupów do domu, Zygmunt odwiedza Joasię i Radka. No jak tam Jedi czuje się? Byliście na spacerze teraz? Tak, tak, byliśmy. Wszystko dobrze. Długi spacerze, no. Ale nic mu nie dolega? Nie, byliśmy ostatnio u weterynarza, wszystko w porządku. No i fajnie, on jest taki fajny piesek. Zdrowy pies, co Jedi? O, dziękuję ci bardzo. Nachodziłem się, a rana boskie za wszystkie czasy, wiesz, chętnie. Słuchaj, szukałem katany dla twojego taty. Co to jest katana? Taki japoński miecz. Przyszedłem cały tarnów, słuchajcie. I wyobraźcie sobie, że nigdzie tego nie ma, a mam naprawdę poważny problem, bo przecież taty urodziny są 5, za 5 dni. I ja nie wiem, a Marcin tak marzył o tej katanie, o tym mieczu. No dziadek, z takimi rzeczami od razu trzeba do nas. Najłatwiej kupić w internecie. No słuchaj, no z Japonii będę to ściągał, ale tak się nie połapię na tych znaczkach. Dziadku, w sieci kupisz znacznie więcej rzeczy niż w normalnych sklepach. W internecie kupuję płyty, materiały na studia, ciuchy. Wszystko, co mógłbym kupić w normalnym sklepie, tyle, że nie muszę chodzić, no i oszczędzam sporo czasu. No dobrze, a jak mi przyślą nie to, co zamówię? To jak w normalnym sklepie. Albo dziadek zwracasz towar, albo go reklamujesz. No dobrze, no ale słuchajcie, no wiecie, jak jest u mnie z tym płaceniem pocztą elektroniczną, no mam, jakby nie było jakiejś zaległości, prawda? Dziadek, dlatego większość sklepów oferuje płatność gotówką przy odbiorze, a nawet jak i nie, to ci pomożemy zrobić przelew. Słuchajcie, jeśli to jest naprawdę takie proste, to zamówcie tą katanę w internecie. Wiadomo, nawet się dołożymy, ale najpierw sprawdźmy porównywarki cen. Wpisujesz nazwę produktu. Tak. I wyskakuje ci lista sklepów, w których możesz je kupić. Sortujesz po cenie i tym podobne. Zobacz. Tak, no i tak jest. No i bez problemu znajdziemy. Ale jakie ładne, zobacz, prawda? Zawsze, kiedy chcę coś kupić, najpierw sprawdzam w internecie. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby było drożej niż w normalnym sklepie. Młodym łatwo przychodzi kupowanie w internecie. Dla nich jest to naturalne. A ja nie wiem, czy to jest bezpieczne i czy w ogóle dostanę towar, który zamówiłem. W tym samym czasie Ewa zajmuje się obowiązkami domowymi. Jej synowa Elżbieta czeka na odwiedziny znajomej. Cześć, mamo. No cześć. Pożycz mi twój odkurzacz, wiesz, bo zaraz przychodzi moja koleżanka z pracy, a ja mam taki bałagan na domu. No, ale co z waszym? No zepsuł się. Wiesz, ja nie chcę marudzić, ale od dawna powinien się synowy kupić, bo ten to już jest taki stary. Że... No ja wiem, ale wiesz, ja nie mam czasu biegać po tych sklepach. No ale po co masz biegać, no? Od czego mamy internet? Coraz częściej kupuję w internecie. To już nie te lata, żebym odwiedzała 5 sklepów i sprawdzała ceny. Słuchaj, wiesz, ponieważ to nasze żelazko też już wymaga wymiany i prasuje, kiedy chce, to może zróbmy te zakupy razem, przez internet. I po prostu tańsza będzie dostawa i może wywalczymy jakiś rabat. O, słuszna uwaga, masz rację. No. Świetny pomysł. No, to ja ci dam teraz odkurzacz. Proszę bardzo. A, dziękuję ci. No, to ty teraz biegnij, przygotuj się na przyjście koleżanki, a ja poszukam w internecie jakichś może jakichś ciekawych ofert. No. Bardzo dobrze. W sprawie odkurzacza to zdaje się na ciebie, ale wiesz co, proponuję ci, żebyś jeszcze przejrzała jakieś aktualne rankingi i może poczytała jakieś fora. Internauci często mają różne opinie. Dobrze, dobrze. To podeślę ci trochę linków, to sobie poczytasz, tak? Super, bardzo dobrze, dziękuję, na razie. Zawsze czytam opinie w internecie osób, które kupiły dany produkt. Przynajmniej wiem, czego się spodziewać. Za pomocą kilku kliknięć mogę szybko, wygodnie i tanio kupić w internecie każdą rzecz. Zakupy w internecie to oszczędność czasu i pieniędzy. Warto zaznaczyć, że kupując w normalnym sklepie, musimy bardzo często biegać od półki do półki, porównywać ceny. Jeśli kupujemy jakiś większy sprzęt, na przykład pralkę czy lodówkę, a chcemy zaoszczędzić, no to musimy liczyć się z tym, że musimy odwiedzić kilka sklepów. W internecie nie mamy tego problemu. Otwieramy wyszukiwarkę, włączamy porównywarkę cen i w jednym miejscu otrzymujemy informacje na temat wszystkich interesujących nas produktów. Otrzymujemy informacje, ile dany produkt kosztuje w każdym sklepie i możemy dokonać najlepszego dla nas wyboru.
Dwa dni później Zygmunt dostaje przesyłkę. To zamówiony przez Radka i Asię w internecie prezent dla Marcina. Jestem pod wrażeniem. Przedwczoraj zamówiłem towar, a dzisiaj już mam. Proszę, pan tutaj podpisze. Już panu podpisuję, proszę pana. Zazwyczaj nie trwa to dłużej niż 2-3 dni. No, powiem panu szczerze, że jestem pod wrażeniem. Za moich czasów takich kurierów nie było. Pan przeliczy, sprawdzi, czy jest wszystko, zgadza się. Super. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. Serdecznie panu dziękuję. Miłego dnia. Do widzenia. Pam, param, pam, pam. To moje pierwsze internetowe zakupy w życiu. I proszę bardzo, jak ładnie poszło? Jej, Marcin będzie w niebo wzięty. Prawda? A co ty tam Jezu. O, i prezent jest od firmy. A widzisz, a takie miałeś wątpliwości. Oj, kochanie, zawsze mam do nowego jakieś tam wątpliwości, wiesz. Innowacja to jest zawsze innowacja. Człowiek ma jakieś obiekcje. Zygmunt, ale teraz przez internet kupisz wszystko. Rany boskie, jakie to jest i książki, piękne. I leki, i domy. A my z Marcinem to nawet zakupy w supermarkecie czasami zamawiamy przez internet, także wszystko możesz. Przepraszam. Halo? Ślicznie. Tak, jestem. A zapraszam. To kurier. Za 15 minut przywiezie żelazko i odkurzacz. Jak szybko! Co, tak jak z tą kataną? Rewelacja. Zamiast chodzić po hipermarkecie, zamawiam wszystko przez internet. Jeszcze tego samego dnia nam przywożą i wnoszą do domu. Kupowanie przez internet to same plusy. Szybko, bezproblemowo, w dobrej cenie i bez chodzenia. Kilka dni później Zygmunt odwiedza Radka i Joasię. Wspominają urodziny ich ojca Marcina. Solenizant był bardzo zadowolony z prezentu, który dostał. Już dawno nie widziałam taty tak szczęśliwego. No też chciałbym taki miecz na urodziny dostać. Dziękuję za pomoc. A co wy to w ogóle robicie? Dziadku, wystawiam stare płyty winylowe na serwisie aukcyjnym. Ktoś je kupił, więc teraz je wysyłam. Ty chcesz mi powiedzieć, że ktoś kupił te stare płyty? No pewnie. Zdziwiłbyś się, dziadku, jakie rzeczy ludzie potrafią wystawiać na sprzedaż przez internet. Wszystko, co mi się już nie przyda, sprzedaję w internecie. To świetny sposób na odgruzowanie zawalonej piwnicy. Dziadku, na serwisach aukcyjnych znajdziesz wszystko. I nowe, i używane. No i albo kupujesz od razu, albo licytujesz cenę. Świetny biznes. No dobrze, ale skąd ja mogę wiedzieć, czy ktoś mi oszuka, czy nie? No tak, no bo kupujący wystawiają ocenę sprzedającym. I tak naprawdę dzięki temu wiesz, czy to jest towar jest zgodny z opisem. Sprawdzasz w ten sposób, czy ten człowiek jest uczciwy. Słuchaj, tak normalnie kupujesz i sprzedajesz? Nie, na początku musisz założyć konto, ale to trwa tylko chwilę i zwiększa bezpieczeństwo. Słuchajcie, ja już muszę dzieciaczki lecieć. Dobrze, dziękuję za pomoc. Polecamy się na przyszłość. Cześć, dziadku, dzień widzimy się na spotkaniu laterników. Ależ oczywiście. To ja cię odprowadzę. Chyba nie ma rzeczy, której nie dałoby się kupić na internetowych aukcjach. Kiedyś widziałam nawet wypchanego strusia. Wszyscy moi znajomi sprzedają rzeczy na aukcjach. Ostatnio na przykład pozbyłam się serii książek o Ani z Zielonego Wzgórza. Została mi z dzieciństwa. Aukcje internetowe to przede wszystkim bogactwo towarów, które możemy dostać. Przede wszystkim na aukcjach możemy kupić nie tylko nowe towary, które są dostępne w sklepie, ale często rzeczy, które nam się mogą przydać, a ktoś inny... których ktoś inny już nie potrzebuje i rezygnuje z nich, odda za bardzo niewielką cenę. Są to rzeczy na przykład kolekcjonerskie, które dla nas mogą mieć bardzo dużą wartość, a ktoś się chce ich pozbyć za niewielką cenę. Następnego dnia Zygmunt uczestniczy w spotkaniu latarników. Jak zawsze kurs prowadzi jego wnuczka Joasia. Okej. Od pierwszego spotkania staram się panom pokazać, że dzięki internetowi można podnieść jakość życia. Mam nadzieję, że sami to już dostrzegacie. Czym chcielibyście się dziś zająć? Właśnie, niech nam pani powie, no jak lepiej żyć, pani Jasiu. No. Albo niech nam pani wskaże w internecie, gdzie najlepiej kupować tanie leki. O, no właśnie. A może tak dokładnie byś nam wyjaśniła, jak w ogóle w internecie, w sklepie internetowym robić zakupy? Dobrze, dziadku. W takim razie porozmawiamy o kupowaniu i sprzedawaniu w sieci. Powiem wam, jakie zalety ma takie kupowanie, a ma ich mnóstwo. A to są też i wady?
Oczywiście, wady i zagrożenia też omówimy. No to ja proszę tylko zalety, no. Na początek odpowiedzcie na kilka pytań. Gdzie robicie zakupy? W sklepie. Okej, a czym kierujecie się przy wyborze takiego sklepu? Ceną, jakością produktów, sympatią do sprzedawcy? Ja ceną. Ja odległością do sklepu. Okej, a pan, panie Witoldzie? A ja sprawdzam skład. Bardzo słusznie. Czy jeszcze coś? Nie ma co ukrywać. Z moją emeryturą najważniejsza jest cena, dlatego na nią patrzę w czasie zakupów. Każdej osobie, niezależnie od wieku, przyswojenie zasad kupowania w internecie zajmuje parę chwil, ale korzyści są potem ogromne. Wydarzenia ostatnich dni sprawiają, że Zygmunt zaczyna doceniać internetowe zakupy. Zainspirowany przez wnuka Radka, postanawia spróbować sił w serwisie aukcyjnym. O, a co tu się dzieje? A co tu robi moja stara torebka? Kochaniutka, ty nie pytaj, tylko wyjmij swój aparat i pstryknij mi parę fotek. A po co mam fotografować stare rzeczy? Skarbie, handlujemy. Kochanie, handlujemy! Mam pełną piwnicę rupieci. Teraz sprzedam to na portalu aukcyjnym i nieźle zarobię. Założyłem konto na serwisie aukcyjnym. Ty nawet nie masz pojęcia, ile tu można zarobić na takich rzeczach. To masz moje błogosławieństwo. Tato, tak jak chciałeś, przytachałem to z garażu. Gdzie mam postawić? Oj, niech żyje internet. Nareszcie po 20 latach mi zniknie z domu to paskudztwo. Dobra, dobra, niech ona sobie mówi, co chceś. Postaw tutaj w skarbie, a ja zaraz się za to wezmę. Zachowując podstawową ostrożność oraz zdrowy rozsądek z kupowania i sprzedawania w internecie, można wyciągnąć niezłe korzyści. Internet to nie jest lekarstwo na całe zło, ale bardzo ułatwia codzienne życie. Także robienie zakupów, a przecież o to chodzi. Wiele osób wie, jakie korzyści wynikają z korzystania z internetu. Nie wszyscy jednak mają na tyle odwagi, aby dokonać samodzielnie zakupu potrzebnego sprzętu, a potem usiąść samodzielnie przed komputerem, bo barier jest istotnie dużo. Osoba, która jest asystentem, właśnie latarnikiem, może te opory próbować zminimalizować lub je pokonać. Szczególnie starsze osoby potrzebują wsparcia, zarówno tego technicznego i te pierwsze kroki są istotne, bo one potrafią otworzyć daną osobę na możliwości, jakie stoją przed internetem. A więc dobra asysta, dobry partner w wyborze sprzętu, w pierwszych krokach po internecie, w poznaniu programów, różnych funkcjonalności są szalenie istotne. Zakupy w internecie stają się coraz bardziej bezpieczne. Sklepy muszą liczyć się ze swoimi klientami, ponieważ każdy klient po dokonaniu zakupów może wystawić takiemu sklepowi ocenę. Internauci zostawiają również komentarze. Piszą na temat tego, jak zostało zrealizowane zamówienie, czy sklep faktycznie dopilnował wszystkiego tak, jak było w umowie. W związku z tym sklep musi się liczyć z tym, że po dokonaniu transakcji będzie wystawiony komentarz. Możemy w takim razie liczyć na doskonałą obsługę. W kolejnym odcinku Zygmunt został poproszony o przyjęcie delegacji z Włoch. Pamiętam, a co, ja tam pojadę i będę dukał, robił z siebie idiotę? 65-latek od lat nie używał języka włoskiego. Jak można nie pamiętać takich rzeczy? Spokojnie, Zygmunt, przecież masz dużo czasu. Czy również w tym przypadku pomogą nowe technologie? No wiesz co, jak wrócę z tego zjazdu, to poszperam jeszcze po internecie, znajdę sobie jeszcze jakiś... Może następny kurs albo dwa.